Dzień dobry wszystkim z rana. Tu na z tej strony zaczynamy dzionek. Dzisiaj zestawem zobaczymy, co nam przyszykowali. Co nam dadzą. No, na pewno poleci Skania. Skanią poleci chyba Pawełek. A co mi naszykują? Nie wiem, mana białego. Kto to wie? Zaraz dojedziemy na bazę i się dowiemy. Yo. Piękny dzień. Elegancko, elegancko. Muza sobie niech leci i widzimy się za chwilę. Yo. No, powolutku się zbliżamy, zbliżamy. Jeszcze jakieś 800 metrów mamy. Dzisiaj będzie dosyć krótka ruta. Mamy tylko dwie przepinki. Jedziemy sobie do Osterhout po naczepkę, później zrzucamy ją w Worden pod Utrechtem, wracamy do Osterhout, bierzemy na Os i to byłoby tyle z naczepek na dzisiejszy dzień, ale mam jeszcze dodatkowo chyba z bazy na bazę dwie naczepy z łóżkami Emmy. Także dzisiaj będzie krótki dzień. Może się poopalam wreszcie. Hardkurowo. Nie ma czasu nigdy. Wczoraj, ludzie, co to było? Kurwa, 40 stopni, a w tym Mercedesie tego klima nie działała. Dobrze, że chociaż okna się otwierały. Haha! 39-40 na postoju 4-4. I jeb. Od 7 rano do godziny 19:15. No, także żar. Żar z dupy się lał. Dobra, powolutku się zbliżamy i zobaczymy, co nam naszykowali za furę. No i są my na miejscu. Chude morche, fos. No i pięknie. Zaczynam o godzinie 8, ale jestem przed. Jak będzie niegotowe, to będzie wiedział. Biorę 15207 i jak mówiłem, jeden raz Worden, jeden raz Os i później Emma Trailers. Także co? Lecę do biura po klucze i zaczynamy dzionek. No, także kluczyki mamy i spadamy. Idziemy zobaczyć, to jest chyba man biały. Jak się nie mylę, tu o, chłopaki IKEA ładują właśnie solówką. No, a to już jest naszykowane dla Pawełka. Także Pawełek pewnie będzie na 8, ja sobie przyjechałem wcześniej. Wcześniej zacznę, wcześniej skończę. Wiecie, co jest 5. Stryk, myk, fyk i na parking. I szukamy. I szukamy. Stoi. Jest podpięty nawet. Stryk. Elegancko. Też mówię. Prawdopodobnie biały man. A na kluczykach jak byk. No. Cały tuna. Tuna z rana. Także mówię wam, wczoraj była pizda. Blada. Ale zaparkowany. Zajebiście. Zobaczymy sobie jeszcze, czy jest pusty, czy pełny, czy CMR trzeba będzie pisać. Puściutki, elegancko. Dobra, szybciutko sobie obejdziemy. Pstryk. Malina, 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 malina. Ale zdezelowany. Jak jest. Pyk, pyk, pyk. Siedzi. Zobaczymy jeszcze, czy ktoś nam psikusa nie zrobił i kunia nie odpiął. Wiecie, co jest 5. Nie ma srania po przeczorach. Dobra. Jest malina. No to co? Pakujemy się w białego mana. I ogień w tłoki do przodu. Dzisiaj dnióweczka zajebista, powiem wam. No. Karciocha start. I zaczynamy dzionek. Jaki. Palim dzika. Ale powiem wam tak. Man bo man, ale przynajmniej jebaniutki ma klimatyzację. A w tej nowej Skanii, co jedna została, bo druga skasowana przez Ariana. No nie ma. Tam czekają na jakieś kurwa chipy, coś takiego i wiecie, wzięli, bo były, problem jest teraz ogólnie i wzięli tak jakie były. Jak chipy dojdą, to wrócą na serwis i będą naprawiać to. Instalować chipy, żeby hulało. No, w Skanie nie działa tamta szyba,
klimatyzacja i parę innych jeszcze tam gadżetów, także dobrze mam, że dzisiaj manikie, pyk. No, dobra, no to co, dzwonię do Pawła i zaczynamy dzionek, bang. Pawełek właśnie podjechał teraz, poszedł po kluczyki, bierze skanie bez klimatyzacji. Ma full naczepę, będzie musiał sobie jeszcze wypisać CMR-eczkę. A my co, czekamy. Taka sytuacja i zaraz spadamy. Panie i panowie, kurwa, ale piękny dzień się zapowiada. Zero chmurki, a miał padać 70%. Taka to prognoza holenderska. No, na H się nadaje, no. No ale cóż. Pfu. Wczoraj było przedupione. Przedupione z tego względu, że klimy nie miałem, bo ogólnie rutę solówką miałem fajną. Nie była zła, tyle że 40 w kabinie. Dzisiaj sobie to odbijemy. Dawaj tam, na lewo. Dobra, ruszamy. Pyk, myk, fyk, komu w drogę, temu trampki. No i lecą dwa samotne wilki w teren. Ja mam, tak jak mówiłem dzisiaj, dwie przepinki plus Emma Trailer z bazy na bazę, a Pawełek ma trzy. Czyli Pawełek robi co? Raz Warden i dwa razy OS. Także taka sytuacja, tyle że on musi zatankować się jeszcze. Ale to będzie się tankował, bo on ma gaziaka, nie wszędzie może. I tankował będzie w drodze na pierwszy rozładunek albo po powrocie z pierwszego rozładunku. Jak na razie lecim, widzimy się gdzieś w trasie. O proszę, tutaj koledze oponkę wywaliło. Rozwaliło z prawej strony. A my zjeżdżamy na Kawulca na BP. Przejechane może 10 km. No co wam powiem, robotę trzeba szanować. Także parkujemy, idziemy po kawę, szybka bajera i lecimy dalej w miasto. Pyk. I za Pawełkiem się trzymamy elegancko. Wolne. Stryk, myk, fyk. I to jest robota. Pięknie, że aż mięknie. Dobrze, Pawełek sobie wycofa i będzie malina. I idziemy pić kawę. I jesteśmy fury przeparkowane. Idziemy, Pawełek. Idziemy na Kawulca hardkorowego. Kurwa, czemu ten parking tak daleko? O. Ale pyszny dzień, zajebiście się zapowiada. Jakieś chmurki idą. No, kto ma klimę, ten ma klimę. Ja pierdziel. No. O której wczoraj wróciłeś? 21. Ojoj, ja 19.15. O 21 wyciągnę kartę, nie? Aha. Czyli ja miałem lepiej. A jeszcze muszę mi godzinę wysłać, bo zaś będą szczekać. Piszą mi, gdzie są kluczyki od 21. No kurwa, no gdzie? Wszak co na kluczyki, do chuja. No. Kretyni. Także szybki Kawulec wjeżdża, pyk, myk i pyk. Ja mam dzisiaj dwie Emmy, także będzie ok. Myślę do 17 się wyrobię z tym wszystkim. No chciałbym. Dobra. Tak, do 18, nawet do 6, kurwa. Byłoby pysznie. Mam lekcję. Stryk, myk, fyk, kaweczka jest. Muszę płacić i tam je w tak jest, Paweł chodzi do szkoły holenderskiej, uczy się języka, a ja jestem leniwy. Dobra, lecimy. I startujemy sobie. Kawusia na miejscu, Pawełek z przodu. Ja nie lubię prowadzić. Ja zawsze się trzymam albo za Pawłem, albo za Antua, albo za Arianem. Także teraz, panie i panowie, 56 km do Osterhout. Także komu w drogę, temu trampki. Wolne. Można dzidować. Pyk, myk, fyk, proszę bardzo. I lecimy sobie. Dobra, Pawełek, żarty się skończyły. Nie podskakuj mnie tą skanią do mana, bo za cienki jesteś. Zakaz wyprzedzania.
tararara, nie interesuje. Korek za nami, też nie interesuje. Pyk my pyk, ja go biorę. Ja go biorę. Opa, opa, kolego. Lecimy w miasto. Mieszać ciasto. No i już prawie jesteśmy. Mamy nasze słynne rondo z bączkiem. Wolne, wolne. I zawijamy. Pawełek za nami. Dogonił Tunusia z Kanią. Dawaj, dawaj, Paweł, dawaj, dawaj, byku. Dobra, nie po krawężnika, gamoniu. Mówię do siebie teraz, żeby nie było. Dobra, także jeszcze zaraz szczelimy sobie szykankę. I jesteśmy, Osterhout Vita. I szykanka, i mamy Ikea. Prędkość dozwolona 30 km na godzinę. 5 dychów, 5-5. Jest malina, ale tutaj powiem wam, trzeba uważać, bo mają kamery i obcinają. Jak ktoś za szybko zapierdziela, to później może poczekać sobie troszeczkę na załadunek. Technicznie sprawy załatwiają, wiecie o co jest 5. Dobra, o, widzę, że plac mamy. Mamy miejsce, mamy. Dobra, jak mamy, to nie musimy tutaj stawać, także malinka. Strygmy chwyk, przynajmniej dla mnie. Paweł się zmieści. No, nie za bardzo. Chyba, że ktoś mu zaraz odjedzie. Dobra, ja się pakuję. I idziemy do biura. Tak mnie pięknie zastawił, że nawet nie mogłem się wyprostować, ale jest dobrze. Dawaj, panie, czas to pieniądz. Dobra, idziemy. Ja mam naczepkę 838, ta pani robi zdjęcia. Zameldujemy się, weźmy papiery i spadamy. Po naczepę. O, co to było? Co to było? Grzmi, grzmi i będzie padać dzisiaj. Papierki mamy, także naczepki, tak jest, naczepki przepinamy i na worden spierdzielamy. No i malina. Ciśniemy, ciśniemy. Do odcelenia. Pani zrobi zdjęcia. I przepinka. A ja mam naczepkę 820 do pobrania. Nie wiem, co tam Pawełek ma. Ale obydwa na worden lecą. Elegancko tutaj sobie staniemy, zrobimy miejsce Pawełkowi. O, stryk, myk, fyk. Tak, żeby się zmieścił. I idziemy otwierać pakę. No i okej, okay. Zdjęcia zrobione. Szukamy sobie teraz naczepy 820 o takim numerze. Dobrze, trzeba patrzeć. 779 to nie nasze. Pyk, pyk, pyk. Tu nie widzę, żeby coś stało naszego. 820, no to na bank będzie z tyłu. Tutaj też nic nie ma. No, na bank z tyłu. Teraz sobie ładnie odwrócimy i pustą naczepkę zostawimy. O, idealnie. Idealna miejscowa dla tuńczykowej naczepy. A jak? Dobra, tu może stać. No to lecimy. No to lecimy. Opa! Drzwi zamknąć, żeby mi tam nie urwali. Szybki szpil. Hardkorowo. Raz. Proszę bardzo. Właśnie, śladu jeden. Wejdzie, to nie widzimy tu. Opa! Kurwa, mało miejsca. Elektra. Stryk. I ABS. Siedzi. Dobra. Teraz kopyta. Luzujemy siodło i spadamy. Bang! Raz, dwa, raz, dwa. Kręć tu na gamoniu tym wichajstrem. Opa. Malina. Siodełko. I spadamy po naczepę. 8, 2, 0. Dobra. 8, 3, 8 zluzowana. I jedziemy na poszukiwanie.
8 być z tyłu, bo z przodu nie widziałem. Dobrze. Pyk, pyk, pyk. No i elegancko tu siedzi. 820. Podpinamy, czekamy na Pawełka, bo on poszedł chyba na dok, bo miał pełną naczepę. Podstawić i co? I spadamy na wordę. Pyk, 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 pyk. Dobra, jesteśmy przepięci. Wolne, wolne. Tu Pawełek się jeszcze przepina. Pyk, pyk. Sobie tutaj poczekamy. Poczekamy sobie na dzika. Super, hiper Scania nowa. Mówię, fajne autko, ale golas. No, golasa wzięli i jeszcze bez chipa. A czemu bez chipa? No bo auta były dostępne akurat takie, a jak chipy dojdą, to wrócą na serwis, zaczipują. W sensie chodzi o to, że no nie działa klimatyzacja, szyba od pasażera i jeszcze parę innych gadżetów. No ale brali, bo były, nie? A że jest problem przez tą ochujałą koronę, no to nie dochodzą podzespoły różnego rodzaju. Także no, lepiej mieć coś, jak nie mieć nic, nie? No, tak to wygląda. Dobra, ruszamy sobie. D zapinamy, ręczny zwolniony i ciśniem, panie i panowie, 74 km do Worden na jedną z naszych baz. I zjeżdżamy sobie kierunek Worden. Pawełek mnie troszeczkę odstawił, był za mną, ale ja musiałem się zatankować tak profilaktycznie, wlałem za 200 euro. To powiem wam, że wskazówka się nawet nie ruszyła. No. Ale nie wiedziałem, ile tam jeszcze tego będzie, także wolałem za 200 te 91 litrów zalać. Także zaraz, zaraz się widzimy z Pawełkiem na bazie. Kierunek w prawo, dwa ronda i jesteśmy. Pierwsze rondyjko zrobione. Jeszcze jedno. I drugie rondyjko wolne, wolne. To lecimy. Teraz elegancko kierunek prawo i jesteśmy, panie i panowie, wolne, nie ma iść na fitspadzie, a to zawijamy, pyk, myk, fyk, przeszło, elegancko, kierunek lewo i jesteśmy na miejscu, panie i panowie, teraz niech nam bramy otworzą i szukamy Pawełka. Ryki, tyki, narkotyki. Jesteśmy, Teraz szybka rundka naokoło firmy, gdyż my się, tak jak mówiłem już parę razy, luzujemy z drugiej strony. Także, o, komu w drogę, temu trampki. Gościu, jedziesz czy nie jedziesz? Jedziesz. Zobaczymy, czy tutaj będziemy się zrzucać, czy przypinać na czepy, bo tego jeszcze nie wiem. Co będziemy robić? No, ale to nieistotne. Zajebiście. Zajebiście, jest chłodno przede wszystkim. Ja wczoraj cztery dychy. Ja pierdzielę, co to się działo, ludzie. I bez klimatyzacji. Fuuu. Dobra, są my. Tutaj miejsca nie ma, także będziemy się zrzucać tam. I Pawełek też tam stoi. I zajebiście, tam jest lepiej. Dużo placu, a tutaj często gęsto jest nawalone samochodów, także coś tu rozpieprzyć, to jest moment, powiem wam. Teraz tylko trzeba odczekać, aż ten pan sobie zadokuje. Zobaczymy, gdzie będzie dokował. I następnie my, nie będziemy się gościowi wpierdalać w robotę, nie? No, tym bardziej, że mamy czas. Mamy czas, mamy tylko dwie przepinki dzisiaj plus łóżka, przepraszam. Dobra, zaraz po nim dokujemy. Jeszcze sobie tylko pakę otworzymy, żeby potem nie było niespodzianki, że nie da rady. Dobra, jedna część jest. Tak to mniej więcej wygląda. Pa. Słabo tak jedną łapą kręcić, drugą otwierać, no, życie. Muszę sobie jakieś trzymadełko kupić. Czapki nie wziąłem, gdzieś zostawiłem, nie wiem gdzie. Także improwizujemy, cały czas improwizujemy. Ok,
walimy tam koło tego niebieskiego tafa. No i dobra, siedzimy, może nie idealnie, ale siedzimy, za drugim razem wjechałem. Sobie tutaj zrobiłem łukę, ale za blisko, znaczy powinienem trochę dalej sobie szczelić i wtedy bym idealnie wjechał, a wjechałem tak, jakbym chciał wjechać w tego niebieskiego. No i musiałem dwa razy się wyciągać, żeby skorygować, ale siedzimy, to się liczy bez strat, więc pamiętajcie, jeden chuj ile razy, oby kurwa 15, byle nic nie rozdupić. Dobra, idziemy na fajkę. 15 się kręci, 30 sobie zrobimy Osterhout i będzie malina, bo na os już nie dolecę z ostatnią naczepą. Także teraz fajeczek, kawka i lecimy dalej. Papełek ucieka, jeszcze się musi zatankować, tylko zawinę od niego jedną cemereczkę i ja mam przepinkę, to zostawiam, biorę. Masz dwie. Dziękuję, nie wiem czy się będziemy widzieć, może gdzieś się tam spikniemy jeszcze. Pewnie na Ikei. Dobra, szerokości tam. Okej, okay, także ja się rozłączam. I co, wypiszę sobie papiór, że odbieram pełną naczepę pustych palet, ale najpierw mówię, muszę dokręcić sobie tą 15. Ile mi tam jeszcze zostało? O, 7 minut dopiero skoczyło. Dobra, siedzimy, odczekamy do 15, a ja sobie w międzyczasie pójdę i już zluzuję naczepkę, także do za chwilę. Dobra, tamta naczepka została, teraz sobie podjeżdżamy po pełną, pyk. Jest, ok, pilocik i teraz sobie podnosimy na maksa. Pyk, 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 pyk. No, wyżej. Nie pójdzie wyżej. Dobra, idę sobie jeszcze zobaczę, czy mogę podjeżdżać. Mogę, śmiało. I cofamy, aż będzie słychać. Do przodu. Siedzi. Dobra, wyłączam zapon, żeby nie bujał z ABS-em. I podpinam i lecimy z powrotem. Bang! No i ruszamy wszystko. Podpięte, klapa zamknięta. Towar sprawdzony, cemereczka wypisana. I udajemy się teraz do Osterhout. 73 km przed nami, może Paweł zdąży w tym momencie się zatankować, bo musiał zboczyć z trasy na tankowanie i może się zobaczymy na załadunku, na przepince. Skręć w prawo, dobra, na końcu drogi. Do za jakiś czas, pewnie na miejscu. Chyba, że się coś wydarzy ciekawego. No. No i przesmyczyliśmy się z powrotem do Osterhout i zawijamy ostatnią, drugą naczepę. No i elegancko sobie stoimy, Pawełka jeszcze nie ma, także ja się zawijam z papierami, idę się odprawić, wziąć papiery na nową naczepę i co, podjedziemy, najpierw sobie pobiorę sprzęt i kręcę po zonie. Mam 3,24 na latane, a w godzinę nie dolecę. Także pauza pół godzinki. No i sobie wróciłem z biura. W tym momencie Pawełek podjechał. Też poszedł do biura się zameldować. I co? Jedziemy. Niech strzelą fotki. Przepinka i kręcimy pauzunie. Pstrydmy kwyk. Skania. Pstryk. Szkoda. Bum. Nie ma. No i pięknie, naczepka zlokalizowana, ja stoję jako pierwsza, a teraz odparkowujemy się. Jopa! Pięknie, że aż mięknie. Wjedziesz, gamoniu, od strzała, czy będziesz się pierdzielił? Pyk. Będzie coś z tego. Coś z tego będzie. Raz i dwa, naprostuj i dziękuję.
pyk, 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 pyk. Siedzi. Będzie malina. Dobra. Idę odczepić sprzęta. Ciśniemy po drugiego i pauza. Także widzimy się. Myślę, że dopiero gdzieś w OZ, żeby ten film nie był za długi. Bang! No i jesteśmy w OZ, panie i panowie, z ostatnią naczepą. Teraz mnie właśnie Pawełek wyprzedził, bo ja stałem na prawym na światłach, a ten z rozpędu mnie pyknął. No, suma summarum i tak jest pierwszy. Dobra, także zaraz zrzuteczka i ciśniemy na tamtą bazę po drugiej stronie po naczepę inną. Lecimy jak dziki. No i pięknie są my. Pawełek pierwszy sobie wjeżdża, a my wjedziemy po nim. No i nic nowego nie zrobimy. Aha, no tak sobie robi to. Dobra, no można i tak, łatwiej, po co sobie utrudniać. Chociaż ja troszeczkę inaczej, ja staję tam i po prostu robię łuka. I też działa. Elegancko, Pawełek pod czwóreczkę, to my się ustawimy pod piąteczkę. O! Zajebiście! Odszczała poszedł. Odszczała, dobra, teraz tunusz. Tunusz odkłada kamerę, gdyż ponieważ potrzebuje dwóch rąk, także to za chwilę. No zablokowałem, ale jaja, chciałem się wyprostować, żeby ładnie wjechać. I mi się hamulec w naczepie zablokował. Tylko wyszło na komputerze, że trailer brake i tyle. I ni chuja, ani do przodu, ani do tyłu. Byłem, knopa czerwonego wcisłem, hamulec wyciągłem i nie za bardzo pomogło. Nagle samo puściło, ale coś tu jest kurwa nie tak jest. Dobra. Tam chłopaki rozładowują. Paweł też nie ma bladego pojęcia, co to było. Ale teraz wjeżdża makaronik z kurczaczkiem, także dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, dobra, jem. I szybciutko się przerzuciliśmy na naczepę z łóżkami. Na tej naczepie mam nawet nie pół naczepy napchane, także cieniutko, cieniutko. Nie wiem, czemu to na jutro nie rzucili. Na tym progu trzeba powoli. No już tutaj dwa razy przypierdzieliłem i szkód narobiłem. Także to jest już druga ogólnie naczepa. Nie chciałbym się tego kręcić. I co? Lecimy sobie teraz tam na bazę, gdzie ja zawsze sobie solówą jeżdżę. Taka sytuacja, tu przejdzie, tu musi. Nie ma wyjścia. Pstryk. Zrzucimy to, co mamy, te parę wózków z łóżkami i odstawiamy naczepę. Jak odstawimy naczepę, to nasz dzień pracy się kończy. Taka sytuacja, którą teraz mamy, 16:36. Z godzinka czasu, nim tam dojedziemy, rozładujemy i oddamy. Także tak to wygląda. I jutro mam to samo, jutro mam to samo. Tyle, że dwa razy Worden i raz OZ i plus jeszcze Emma. Także powiem wam, tak to można robić, tak to można robić. Dobra, kieruneczek prawo, pstryk i widzimy się na Forsenkraftung. Dobra, panie i panowie, po robocie, dwie naczepki zrzucone. Coś tam zapomniałem dograć, sorry, nie wyszła końcówka. Ale tak czasem jest. Ktoś gdzieś tam zagada i dupa. Czyli co? Widzimy się następnym razem. Yo.